Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zakończono budowę najnowocześniejszej w Polsce elektrociepłowni funkcjonującej w oparciu o silnik gazowy. Inwestycja realizowana była na terenie działającej w Wejherowie firmy OPEC. Tym samym w naszym mieście znacznie zmniejszy się emisja szkodliwych składników do atmosfery. Dla Wejherowian inwestycja jest o tyle istotna, że pozwala na stworzenie własnego źródła energii niezależnego od wielkich sieci przesyłowych w Polsce. Własne, niezależne, ekologiczne źródło energii w Wejherowie? Czemu nie? Firma OPEC od wielu lat wdraża najnowocześniejsze technologie w ciepłownictwie. Tym razem wprowadziła kolejne pionierskie rozwiązanie, które polegało na wybudowaniu elektrociepłowni opartej o silnik gazowy. Dla Wejherowian stwarza to ogromne korzyści. W okresie letnim zostaną wyłączone wszystkie kotły, które są opalane węglem, czyli przez lato nie mamy tutaj emisji CO2. W związku z tym jest jeden z najnowocześniejszych silników, który jest Rolls-Royce'em i ten silnik jest napędzany gazem, wytwarza ciepło, które będzie rozprowadzone do mieszkańców Wejherowa, ale i zarazem wytwarza jeszcze energię elektryczną, która jest sprzedawana. Jest wpięta do systemu zasilania energetycznego, który jest na terenie nie tylko Wejherowa, ale na całego Pomorza. Więc dla nas jest to bardzo istotne. W marcu 2011 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę elektrociepłowni, zaś w czerwcu bieżącego roku dokonano uroczystego otwarcia obiektu. Koszt ten, który u nas jest zapisany jako wartość inwestycji całego obiektu, to jest prawie 21 milionów złotych. Dotacja z Urzędu Marszałka w ramach programu regionalnego, tak zwane RPO, wynosi 7 milionów złotych, czyli mniej więcej 30%, no ponad 30% jest to dotacja unijna z naszego funduszu wojewódzkiego. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić w skali Polski 10 tysięcy ton węgla rocznie w ramach produkcji prądu. Wejherowo zasilane będzie w energię elektryczną bez potrzeby przesyłu jej przez całą Polskę. Tym samym wzrośnie bezpieczeństwo zasilania naszego miasta w energię elektryczną, a zmniejszy się emisja szkodliwych pyłów wytwarzanych przy produkcji ciepła. W dniach od 11 do 24 czerwca prowadzone będą prace na torowisku na odcinku Reda-Wejherowo. Z tego powodu pociągi PKP SKM i innych przewoźników będą poruszały się po jednym torze pomiędzy Redą a Wejherowem. Niektóre pociągi PKP SKM kursujące do Wejherowa będą kończyć bieg w Redzie. To oznacza, że w czasie remontu zmienia się rozkład jazdy SKM. Już od 11 czerwca nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów SKM. Jest to spowodowane modernizacją torowiska na odcinku Reda-Wejherowo. To pierwszy od 15 lat remont torów na tym odcinku. Roboty, które mamy do zrobienia, są następujące. Jest to wymiana szyn na długości około 5 km, naprawa czterech przejazdów kolejowych oraz roboty na obiekcie, na wiadukcie w Redzie. Są to roboty gwarancyjne tego wiaduktu, który został w ubiegłym roku oddany do użytku. W tym czasie będzie nieczynny przejazd kolejowy na ulicy 12 Marca w Wejherowie. Niestety dla podróżujących, zwłaszcza koleją, oznacza to małe utrudnienia. Pociągi SKM oraz innych przewoźników będą poruszały się po jednym torze. Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie wprost, że około 45% naszych pociągów zostanie w tym czasie, pojedzie o 45% mniej pociągów pomiędzy Redą a Wejherowem. Na odcinku Reda-Wejherowo-Reda zostanie uruchomiona dodatkowa komunikacja autobusowa. W godzinach odjazdów autobusów komunikacji zastępczej PKP SKM na przystankach kolejowych będą dyżurować przedstawiciele SKM, którzy wskażą miejsce zatrzymania autobusu i poinformują o zmianach w rozkładzie. Szybka Kolej Miejska wydrukuje też rozkład dla podróżnych łączący w sobie komunikację pociągami SKM i autobusami, który będzie rozdawany na peronach. Szczegółowy rozkład jazdy pociągów SKM znajdą też Państwo na portalu www.wejherowo24.info. Ponadto w dniach od 9 czerwca do 1 września 2013 roku z powodu modernizacji linii E65 Warszawa-Gdynia niektóre pociągi SKM do Lęborka i Słupska oraz na odcinku Gdynia Główny-Gdańsk Główny będą jeździć w nieznacznie zmienionych godzinach. Będą to zmiany kilkuminutowe. W Bolszewie powstaje Art Park. W miejscu dawnego parku i boiska trwają prace nad przekształceniem ponad dwuhektarowego terenu w miejsce pełne atrakcji nie tylko dla dzieci i dorosłych, ale też spotkań dla artystów. W Bolszewie trwają prace nad przekształceniem terenu dawnego parku w nowy, większy i bardziej funkcjonalny Art Park.
Miejsce do wypoczynku zostanie podzielone na kilka stref. Mini plac zabaw dla najmłodszych, teren do zabaw dla dzieci nieco starszych oraz wyodrębnione obszary dla artystów, jak na przykład alejki dla malarzy, miejsce spotkań dla aktorów lub muzyków. Tutaj oprócz tych urządzeń, które widać za moimi plecami, ta piramida, zjeżdżalnia, również zjeżdżalnia, huśtawki dla dzieci, również przewidzieliśmy górkę saneczkową dla dzieci. Również ma to być miejsce spotkań dla artystów, naszych gminnych artystów, malarzy, muzyków, rzeźbiarzy. Mają też tutaj prezentować swoje prace i na żywo przedstawiać, w jaki sposób je tworzą. Koszt całej inwestycji wynosi 2 232 000 złotych, zaś blisko 1 300 000 stanowi dofinansowanie zewnętrzne uzyskane za pośrednictwem Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Otwarcie Art Parku nastąpi 6 lipca. Kryminalni z Wejherowa podczas kontroli drogowej ujawnili ponad 60 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Towar przewoził mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Natomiast kilka dni wcześniej policjanci z Komisariatu Policji w Rumi zabezpieczyli 8 worków jutowych z pociętym tytoniem bez akcyzy oraz ponad 100 000 sztuk papierosów oraz pudełka do pakowania papierosów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali na terenie gminy Luzino do kontroli drogowej kierowcę samochodu marki Audi A6. Jak się okazało, 43-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego przewoził tytoń bez polskich znaków akcyzy. W samochodzie przewoził ponad 40 kg tytoniu, który nie miał akcyzy. Również przeszukanie jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych wykazało, że tam były kolejne kilogramy. Łącznie policjanci zabezpieczyli aż 60 kg, ponad 60 kg tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. W ostatnim czasie również funkcjonariusze z Rumi zatrzymali mężczyznę właśnie na terenie miasta, który posiadał również wyroby tytoniowe bez akcyzy. Był to tytoń drobno mielony w workach, pakowany w worki, jak również były to papierosy na sztuki. Tych sztuk było ponad 100 tysięcy. 55-letni mężczyzna zatrzymany w Rumi tytoń oraz papierosy ukrywał w domu, samochodzie i na terenie prywatnej firmy. Zabezpieczone przez policjantów wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy zostaną przekazane do Urzędu Celnego. Miłośników fotografii zachęcamy do uczestnictwa w 8. edycji powiatowo-gminnego konkursu fotograficznego. Termin nadsyłania prac mija 21 czerwca bieżącego roku. W tym roku po raz 8 realizowany jest powiatowo-gminny konkurs fotograficzny. Zgłoszone zdjęcia oceniane będą w 3 kategoriach. Dla dzieci najmłodszych od lat 6 do szkół podstawowych mój tata. Druga kategoria to dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej moje widzenie Boga, trudny temat, refleksyjny, ale wymagający pomysłu, ale myślę, że sobie poradzi młodzież. No i trzeci, brzydkie jest piękne, dla dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji jest łatwiejszy sposób dostarczania zdjęć. Nie trzeba ich osobiście przynosić lub wysyłać do siedziby Bolszewskiej Biblioteki. Wystarczy przesłać je mailem wraz z czytelnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszeniową. Termin upływa 21 czerwca. Każdy autor bez podziału na kategorie wiekowe powinien zgłosić od 3 do 5 fotografii tworzących zestaw. Spakowane foldery ze zdjęciami oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową każdy uczestnik konkursu wysyła na adres mailowy fotokonkurs@bpgw.org.pl. Więcej szczegółów znajduje się na stronie organizatora widocznego u dołu ekranu. Szybciej, wyżej, mocniej. To motto drugiej już olimpiady Sport dla Tolerancji, organizowanej przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Tegoroczne zmagania odbyły się na boisku przy Wejherowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Jak na olimpiadę przystało, zmagania sportowe rozpoczęto uroczystą defiladą uczestników na czele z orkiestrą dętą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Później odśpiewano hymn Kultura dla Tolerancji, napisany specjalnie dla projektu pod tą samą nazwą. Udział w olimpiadzie wzięło 12 drużyn reprezentujących placówki edukacyjne z terenu powiatu wejherowskiego. Frekwencja dopisała, no ponieważ są to stałe drużyny, to są uczestnicy, którzy biorą udział w projekcie powiatowym Kultura dla Tolerancji. Olimpiada jest jednym z przedsięwzięć tego projektu. Są to przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele zasadniczej szkoły zawodowej nr 5 z ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Wejherowie. Młodzież rywalizowała w bardzo ciekawych konkurencjach, m.in. wyścig bliźniaków, warkocz z linem, bowling, golf czy noszenie rannego. W tym roku na miejscu pierwszym uplasowała się drużyna zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.
Wajcherowie. Drugie miejsce przypadło gospodarzom, czyli zespołowi szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wajcherowie. Trzecie miejsce zdobyli reprezentanci zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 również z Wajcherowa. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Kibice także zostali zaangażowani w program olimpiady, m.in. poprzez wykonanie plakatu. I tutaj nagrodę zdobyła młodzież zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. A za najlepsze kibicowanie nagrodzeni zostali przedstawiciele zespołu szkół nr 4 w Wejherowie. A w wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.